Majowe popołudnie na dyskusji, która mam nadzieję będzie nie tylko ciepła, ale wręcz gorąca. W Międzynarodowym Centrum Kultury naszym gościem jest dzisiaj Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, autor książki poświęconej Turcji i Wielkiemu Stepowi wydanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury, które mogą Państwo nabyć przy wejściu. Adam jest również autorem raportu, który dał tytuł dzisiejszemu spotkaniu, czyli Orientalizacja we współczesnej Polsce. Czy możesz najpierw opowiedzieć o okolicznościach powstania tego raportu? Dlaczego on powstał? Co za tym stało? Dlaczego ten dokument, ten zbiór wiedzy był nam w ogóle potrzebny? Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że chociaż jest tak piękna pogoda, to zdecydowali się Państwo przyjść i być na żywo, a nie tylko oglądać nas w ramach transmisji. To było w ten sposób, że pomysł wyszedł ode mnie. Miałem wrażenie, i to było jeszcze na mniej więcej półtora roku przed rosyjską agresją na pełną skalę przeciw Ukrainie. I wtedy już miałem takie poczucie, że przydałby się jakiś raport, który by dokonał analizy, dekonstrukcji dyskursu, debaty publicznej w Polsce, odwołując się do przykładu, żeby nie być gołosłownym, żeby pokazać coś, co jest, takie miałem wrażenie, zjawiskiem występującym na dużą skalę, czyli właśnie mówimy o orientalizacji, możemy potem porozmawiać, co to znaczy. I oprócz tego, że to jest zjawisko, które ma kontekst szerszy, społeczny, ale też właśnie znajdziemy je w najróżniejszych wywiadach, artykułach, książkach naukowych, popularno-naukowych. I miałem takie bardzo silne wrażenie, przekonanie, że no na ten temat jest dyskusja w Polsce bardzo ograniczona, a jest nieproporcjonalna do skali zjawiska. I no, porozmawialiśmy, no, nie będziemy ukrywać, że fundacja, która nas wsparła, że zrobiliśmy ten raport, opracowałem i wydaliśmy przy wsparciu fundacji Heinricha Bella, która jest związana z Partią Zielonych w Niemczech, która oczywiście na te wszystkie kwestie, nie tylko w Polsce, żeby było jasne, tylko na świecie, jest wyczulona, więc oni byli nastawieni, ich reakcja od razu była pozytywna. I zacząłem pracę nad raportem, z różnych powodów on się trochę opóźnił i kiedy okazało się, że wybuchła wojna, Rosja zaatakowała na pełną skalę Ukrainę, to wtedy no, można powiedzieć, że postanowiłem, że muszę trochę poczekać z publikacją, bo pojawiło się od groma nowego materiału i trochę zmienił się kontekst i też przyznam szczerze, że ten raport zamienił się w małą książkę, a no, muszę przyznać, że na początku no, nie takie były moje intencje, on miał być krótszy. Twój raport składa się z trzech części, to znaczy z opowieści o tym, jak Polacy, jakich stereotypów, czy też jakich metafor używają, opowiadając o swoim własnym miejscu, o Rosji, o Ukrainie i w jaki sposób mówią o całym świecie arabsko-muzułmańskim, powiedzmy w największym. Muzułmańskim plus większym. Jeszcze jest taka jedna kategoria, nierosyjskie narody Rosji, to ze względu na wojnę. Natomiast czy możesz powiedzieć na czym, bo wszyscy w jakiś sposób czujemy, na czym polega orientalizacja, natomiast gdybyś mógł w telegraficznym skrócie stworzyć definicję tego terminu? Już, to termin znamy, oczywiście wszedł bardzo do języka naukowego, ale też do publicystyki, jest związany z książką Orientalizm, która była przetłumaczona kilkakrotnie na język polski, autorem jest Edward Said, amerykańsko-palestyński antropolog kultury, kulturoznawca, który chyba 20 lat temu umarł. Potem ten jego teoria została podjęta i rozwinięta przez różnych innych naukowców, między innymi to
co MCEK bardzo dobrze zrobił, to wydał książkę Larry Wolfa pod tytułem Wynalezienie Europy Wschodniej, żeby pokazać ten fenomen w tej części Europy. I orientalizm zakłada, upraszczając, orientalizacja to jest, można powiedzieć, polska wersja podkreślająca, że co robimy? Robimy coś takiego, że budujemy obraz świata, który jest biało-czarny i istnieje Orient i istnieje Okcydent, Wschód i Zachód. I oczywiście będziemy mieli bardzo szeroką skalę różnych form, w zależności od tego, na kogo jesteśmy nakierowani, kogo wybieramy jako obiekt orientalizacji, ale generalnie można powiedzieć, że opiera się ona na takim założeniu, że przypisujemy określone cechy, to są przede wszystkim cechy negatywne, budujemy bardzo proste opozycje, czyli złożony, skomplikowany świat, który jest, albo jakaś grupa, społeczność, która jest orientalizowana, pełna na przykład może być sprzeczności wewnętrznych, ona staje się bardzo prosta, niezmienna, to jest taki stateczny obraz, zamiast procesu, zamiast różnicy, różnorodności widzimy coś niezmiennego i takiego statycznego. No i oprócz tego oczywiście, oprócz tego, że dużo zależy od grupy, bo to może być orientalizacja wewnętrzna, zewnętrzna, w środku, w kraju, wobec jakichś regionów, jakiś elektoratu partii politycznej, ona może być zewnętrzna do różnych grup, tak jak ja to pokazuję, wtedy przyjmuje różne formy. No i wiadomo, że jest cały kontekst historyczny, kulturowy, społeczny, który powoduje, że orientalizacja w przypadku Polski może przybierać inne formy, czyli są specyfika regionalna niż na przykład orientalizacja w Norwegii, tak? Więc to jest bardzo złożony i skomplikowane zjawisko, które pokazuje nam, że i generalnie jest połączone z bardzo często z niskim poziomem samoświadomości, z uświadomieniem sobie, że to mamy formy twarde i miękkie, radykalne, że to może być, tak jak wspomniałaś, mamy jakieś uprzedzenia, stereotypy. To jest często nieuświadomione w języku, jak mówimy, że nie zdajemy sobie czasami z tego sprawy. I to, do tego jest to analizowanie. Często jest to intencjonalne, że na przykład wybieramy jakąś grupę i wtedy mamy jakąś formę radykalną i łączy się to z mową nienawiści. I oczywiście bardzo często orientalizacja w badaniach naukowych jest połączona z teoriami postkolonialnymi, bo tutaj wchodzi ten element, że po co ktoś orientalizuje kogoś. No przede wszystkim jest to związane z wiedzą i władzą jednocześnie. Oczywiście, żeby było jasne, zarówno Said, jak i Wolf, to nie jest tak, że można wziąć w 100% ich teorie, były one krytykowane, że też na przykład popadają czasami w uproszczenia, generalizacje, którym starają się przeciwstawić, ale generalnie mamy ten wątek władzy i wiedzy, że to orientalizujący, ten, który kogoś orientalizuje, w ten sposób stara się, można powiedzieć, poprzez ten dyskurs podporządkować sobie i opowiedzieć o kimś, i nie dając mu głosu, albo dając mu tak głos, że tak naprawdę ta opowieść jest przez niego w pewien sposób kontrolowana. No, będziemy o tym jeszcze rozmawiać. W polskim przypadku właśnie widać, że ta niechęć do tej refleksji na temat orientalizacji jest też połączona z tą niechęcią do jakiejś poważniejszej dyskusji na temat i odrzuceniem bardzo często teorii postkolonialnej. Mówisz, że to się wiąże z władzą i z wiedzą, ale w gruncie rzeczy sprowadza się w jakiś sposób do lekceważenia i do budowania dystansu. Ten, kto orientalizuje, jest lepszy, jest wyżej niż ten orientalizowany. Piszesz w pewnym momencie w tym raporcie, że można przejść od stereotypizacji, czyli takiej orientalizacji miękkiej, do stygmatyzacji, czyli orientalizacji twardej, która wprost zagraża w jakiś sposób bezpieczeństwu i życiu tej grupy orientalizowanej. Czy możesz powiedzieć, jak taki proces przebiega, jak się przechodzi właśnie od takiej orientalizacji budowanej w języku publicystycznym do tej orientalizacji twardej? No myślę, że tak jak powiedziałem o tym takim szerokim wachlarzu,
to oczywiście my zawsze no jesteśmy tylko ludźmi i ja nawet na końcu napisałem, możemy też dokonać dekonstrukcji w pewnym momencie, ale nie chcę być jak Woody Allen i skupić się na swoich jakichś różnych neurozach, ale ja też mam jakieś, nie uciekam, mam świadomość, że czasami ja też orientalizuję, generalizuję, upraszczam, bo staramy się po prostu jako ludzie uporządkować rzeczywistość. Natomiast generalnie, czyli stereotyp jest z nami, pewne podejście, że mamy przedsądy, tak, jakieś założenia dotyczące jakichś ludzi, jakichś grup i tutaj fundamentalne jest pytanie, czy spróbujemy spojrzeć na nich w ten sposób, że z góry będziemy próbować, założymy sobie coś takiego, świat, to jest banał, ale właśnie na tym polega problem, świat jest skomplikowany, pewien jakiś ambiwalencji, sprzeczności wewnętrznych. Jak tak zaczniemy, to będzie na pewno nam łatwiej. No i potem właśnie zaczyna się ta skala, że coś, co jest w miarę niewinnym stereotypem, uprzedzeniem, żartem, tak, zaczyna, jeśli na przykład jakieś środowiska typu elita polityczna, która współpracuje z elitą intelektualną przy użyciu mediów, może wykorzystać te stereotypy, wyostrzając je, radykalizując do tego, żeby rozpocząć kampanię, która może przyjmować formy, prawda, kampanii nienawiści. No, w Polsce coś takiego można zaobserwować było, jeśli chodzi, prawda, o i czasami wychodziło, czasami nie, no to kwestia uchodźców muzułmańskich, tak, jeśli chodzi o różne kryzysy, też kryzys obecny na granicy polsko-białoruskiej. Nie podlega wątpliwości, że oczywiście został on wywołany przez Białoruś, wspieraną przez Rosję, ale potem się pojawia kwestia reakcji społeczeństwa, państwa i jak ta kwestia była i jest przedstawiana w polskich mediach. I wcześniej oczywiście kryzys uchodźczo-migracyjny 15-16 rok. Tak, w ten sposób można też analizować na przykład narrację dotyczącą Ukraińców w Polsce przez środowiska skrajnie prawicowe szczególnie, tak, gdzie często słyszymy też tą opowieść o cywilizacji łacińskiej i o tutaj możemy o tym też porozmawiać potem, oczywiście jak ważna jest ta kwestia pamięci historycznej o jakichś konfliktach, tak, o jakichś zbrodniach, tutaj mówimy o rzezi wołyńskiej, jak one są przedstawiane, tak, w określony sposób, gdzie też mamy te wątki orientalizujące, no i potem może to doprowadzić do takiej sytuacji, że no, mamy doświadczenie też, jeśli chodzi o orientalizację, która ja tutaj tylko zaznaczam ten motyw, a moim zdaniem w Polsce jest on niewystarczającym stopniu zbadany, czyli jak w polskim antysemityzmie przedwojennym, w okresie międzywojennym, przed I wojną światową odnajdziemy wątki bardzo silne, orientalizujące. I tutaj można oczywiście znowu dokonać analizy, to jest robione jak w prasie na przykład endeckiej albo obozu narodowo-radykalnego pojawiały się określone treści, jak one tworzyły no, warunki, prawda, można powiedzieć, taki nastrój pogromowy, tak? Więc to jest coś takiego, że weźmy też, jak spojrzymy też na przykład na opowieść o kiedy Niemcy nazistowskie zaatakowały Związek Radziecki 22 czerwca, operacja Barbarossa, to też możemy zobaczyć, jak coś, co było budowane przez wiele lat i było bardzo ważnym elementem tożsamości NSDAP, czyli ten obraz, prawda, że ten Żyd komunista, który jest orientalny i oprócz tego jest ta azjatycka, mongolska despocja na wschodzie i my jak niczym krzyżowcy, prawda, o też ta cała kwestia Drang nach Osten, Ostsiedlung, my bronimy Europy. Cała też ta opowieść była potem na przykład w kontekście bitwy pod Stalingradem, więc mamy treści, które same w sobie mogą być na początku no, po prostu elementem dyskursu, a stopniowo no, nabierają zupełnie innego charakteru, kiedy mamy sytuację, kiedy no, już są działania zbrojne i dochodzi do agresji. Wtedy okazuje się, że przygotowano grunt
do tego, co się dzieje, tak, właśnie poprzez taką retorykę. W Polsce też znowu, no, jeśli chodzi o sam Holokaust i wyobrażenia Żydów, które kreowali naziści, to też jest bardzo dużo wątków tych orientalizujących, tak, w tym i to takich radykalnych, jeśli chodzi o stosunek do Żydów w propagandzie i w tej mowie nienawiści nazistowskiej, tylko no, znowu u nas na przykład problem jest taki, że mamy to wyobrażenie, my wolimy opowiadać o judeochrześcijańskich korzeniach Europy. Powołałeś się na przykład NSDAP i moment ataku na Związek Radziecki. Wydaje mi się, że to jest dobry przykład, żeby pokazać jeszcze jedną rzecz, bo ten rozwój propagandy zajmuje, no, licząc powiedzmy takim szerokim gestem, około 10 lat. Prawda? Kiedy się formuje. Oczywiście, tak, tak, no ale tak licząc powiedzmy od dojścia Hitlera do władzy, no to jest niecałe 10 lat. Natomiast. Przepraszam, tutaj tylko, że ci przerwę, bo żeby było jasne, te wszystkie motywy, jakbyśmy można spokojnie dokonać analizy dyskursu nazistowskiego wobec Polski, który błyskawicznie w ciągu kilku miesięcy, bo do pewnego momentu od 1933 roku relacje były nawet dobre między II Rzeczpospolitą i Niemcami rządzonymi przez Hitlera, ale w pewnym momencie widać w propagandzie zdecydowana, można powiedzieć kolokwialnie, wajcha w inną stronę i zaczyna się to odwołanie, prawda, Niemcy jako misja cywilizacyjna na wschodzie, która polega też na tym, że się z kimś walczy, tak, i ten podbój jest czymś pozytywnym. Czy w gruncie rzeczy chodzi mi o ten krótki czas, stosunkowo krótki czas, żeby pokazać, że tak naprawdę nasza rozmowa dzisiaj nie jest rozmową wyłącznie o języku i o naszej wyobraźni i o metaforach, bo one wszystkie przekładają się w bardzo szybkim czasie na bardzo wyraźne zmiany, właśnie to, co nazywasz tą stygmatyzacją twardą. W twoim raporcie pojawia się właściwie w przypisie taki przykład, kiedy w ramach kryzysu uchodźczego ktoś na Facebooku pisze, wrzuca zdjęcie bramy do Auschwitz i pisze "Refugees welcome" i zdobywa poklask, natomiast nie zostaje ukarany. Ta mowa nienawiści, która jest mową no, nawołującą właściwie do wyrządzenia krzywdy, w żaden sposób nie zostaje napiętnowana. Czy można się w jakiś sposób bronić przeciwko orientalizacji? No, myślę, że tutaj ten przykład, który podałaś, to bardzo dobrze pokazuje, że tego typu posty na Facebooku, które, przypomnijmy, są nieanonimowe, tylko pod nazwiskiem i też ludzie, którzy to lajkowali, którzy pisali najróżniejsze posty, które świadczyły o tym, że się do tego pozytywnie odnoszą, no to jest spokojnie podstawa prawna dla wszczęcia śledztwa przez prokuraturę. No to tutaj dochodzimy do zjawiska, które widzimy w Polsce od kilku lat, jak Państwo spojrzą na przykład, na porównają dane, co politykę nawet taką informacyjną i statystyczną, to po prostu prokuratura zrezygnowała z podawania danych statystycznych na temat przestępstw związanych z mową nienawiści, tak? I w efekcie, no tutaj jest przyzwolenie, pasywność, tak? Możemy spokojnie dać wiele takich przykładów, że naprawdę z punktu widzenia państwa polskiego ktoś popełnił przestępstwo i ten ktoś jest znany z imienia i nazwiska i nic mu się nie dzieje. I tu pojawia się kolejna kwestia, no to jest odpowiedzialność zarówno elit intelektualnych i politycznych. I oczywiście możemy mówić, że prawda, ja chciałbym narzucić dyktaturę politycznej poprawności i tak dalej. Nie, to jest kwestia egzekwowania prawa i niestety to wygląda w ten sposób, że często niektóre wypowiedzi
polityków czy intelektualistów polskich, no spokojnie też spełniają takie kryteria, że mamy bardzo wybiórcze, selektywne podejście, czasem osiągające no absurdalną sytuację, kiedy no nie wiem, teraz mamy kwestię kary dla Tok FM-u, który jest oskarżony o antysemityzm i homofobię. No, można powiedzieć, jesteśmy już w jakimś świecie Monty Pythona. I to jest coś takiego, no, że olbrzymia odpowiedzialność spoczywa na elitach, w tym przypadku i też na mediach. I tutaj jest ta kwestia, że oczywiście możemy cały czas mówić, że świat się zmienił, że mamy media społecznościowe, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook i tak dalej, ale no to tutaj jest ten kolejny element, no od tego jest państwo, ma, no odwołując się do definicji Webera, monopol na przemoc i ma też monopol, powinno mieć monopol na stosowanie, egzekwowanie prawa. I wtedy, jeśli są tego typu wypowiedzi, filmiki na mediach społecznościowych, to tutaj tym powinno zajmować się państwo. I tutaj można było zawsze kiedyś, tak, porównać, jak reagują inne kraje i oczywiście też można, były krytykowane w najróżniejszych krajach prokuratury, że są za mało asertywne, zbyt pasywne, no ale jak się porównywało często te dane, to okazywało się, że no, są znacznie bardziej asertywne, zdecydowanie bardziej niż, nie we wszystkich oczywiście krajach, ale jakbyśmy spojrzeli na Europę Zachodnią, niż w Polsce. Więc to przechodzenie, to nie jest tak, że od razu od uprzedzeń i jakichś stereotypów mamy następny krok, to jest Auschwitz. Nie, spokojnie, to nie tak wygląda, ale jest coś takiego, że możemy w pewnym momencie po prostu ta linia cienka, czerwona, ona jest przesuwana i nagle może się okazać, że jakbyśmy porównali polską debatę publiczną dzisiaj, polską debatę publiczną kilkanaście lat temu, to okazałoby się, że przyzwolenie, które my usłyszymy, że to jest wolność, że przyzwolenie na mowę nienawiści, tak, jest większe i obecność tej mowy nienawiści jest znacznie większa niż kiedyś. Zaczęliśmy mówić o radykałach i skrajnościach, natomiast chcielibyśmy teraz opowiedzieć Państwu o tym, że orientalizacja tak naprawdę jest problemem wykształconego centrum, czyli właśnie mediów i tych elit intelektualnych. I ja teraz Państwu przeczytam nazwiska, które... Ja może tylko, przepraszam, jedną rzecz dodam przed tą listą, że to, co w tym raporcie ja staram się pokazać, że właśnie te nazwiska, które zaraz się pojawią, one nie wzięły się znikąd, tylko przytaczam na przykład badania opinii publicznej, też staram się analizować podręczniki szkolne, bo jeszcze tu dodajmy, do tych wszystkich instytucji. Mimo wszystko my możemy cały czas powtarzać, że media społecznościowe, dzieci, prawda, szkoła nie ma na nie wpływu, ma mimo wszystko wpływ, więc i oprócz szkoły państwo ma też i społeczeństwo bardzo duży potencjał do wpływania poprzez na przykład popularyzację historii. To są filmy dokumentalne, filmy fabularne, książki, komiksy i tak dalej. I tutaj jest bardzo ważne, jakie są treści, które są przekazywane. I to tutaj jest ta kolejna kwestia, że właśnie jest cały kontekst, który pozwala na pojawienie się, proszę bardzo. No właśnie, bo to są nazwiska, będą Państwo zaskoczeni szerokim spektrum, które Adam Balcer uważa za niekompetentne. Pozwól mi przeczytać, bo to jest naprawdę ciekawa lista. Sławomir Sierakowski, Jan Sowa, Paweł Smoleński, Andrzej Chwalba, Witold Jurasz, Jacek Żakowski, Donald Tusk, Jacek Bartosiak, Jarosław Bratkiewicz, Andrzej Nowak, Hieronim Grala, Konstanty Gebert, Wojciech Górecki, Radosław Sikorski, Ziemowit Szczerek, Piotr Ibrahim Kalwas, Marcin Meller, Jarosław Szarek, Przemysław Żurawski-Welgrajewski, Łukasz Adamski, Przemysław Czarnek, Michał Dworczyk, Andrzej Duda, Grzegorz Motyka, Michał Rauscher, Andrzej Leder, Adam Leszczyński. Jarosław Kaczyński, przepraszam. Połowie tych mężczyzn odebrałam tytuły naukowe, ale to dlatego, żeby po prostu można było szybciej tę listę przeczytać. Powiedz, znaczy wiesz, no, odeślemy Państwa do raportu, prawda? Jakby tam są konkretne przypisy, konkretne cytaty, tak, które bardzo często mówią same za siebie. Jest dużo ramek, ja starałem się nie być gołosłowny, żeby potem mnie nie oskarżyć, że rzucam jakieś oskarżenia na wiatr, stawiam jakieś zarzuty. Starałem się być naprawdę też to wszystko na spokojnie, językiem, który maksymalnie chłodnym.
Żeby była bardzo jasna, jedna teza wybrzmiała, ja kilkakrotnie podkreślam w tym raporcie, że żeby nie postawiono mi zarzutu symetryzmu, że jeśli chodzi o ekipę rządzącą, to, to zjawisko orientalizacji i to tej ostrzejszej występuje w jej przypadku na o wiele większą skalę i dotyczy to też badania, pokazują to opinii publicznej, jej elektoratu, żeby też nie pozostawić wątpliwości. Natomiast problem Polski polega na tym, że to nie jest tak, że mamy sytuację, że z jednej strony są anioły, a po drugiej stronie mamy Lucyfra, Belzebuba i Borutę, tylko diabły, tylko sytuacja jest bardziej o wiele zniuansowana i gdybyśmy porównali często lewicowych i liberalnych intelektualistów z Polski i elektorat lewicowy i liberalny z Polski i centrowy, proszę bardzo, z elektoratem z niektórych krajów Europy Zachodniej, ze Stanami Zjednoczonymi, to okazałoby się, że w tym przypadku te zjawiska, które opisuję, występują na większą skalę w Polsce niż w tych krajach. I problem podstawowy polega na tym, że niestety dyskusja na ten temat jest bardzo trudna, bo ja jestem też, można powiedzieć, dokonuję coming outu, ja też jestem z tej bańki, która jest zróżnicowana, żeby było jasne. To nie jest tak, że mamy, ja nie jestem przekonany też, te dwa obozy to widać, jak są wybory prezydenckie i to też nie jest też do końca aż takie jednoznaczne. I wtedy można zauważyć coś takiego, że w tej grupie jest bardzo duża niechęć do tego, żeby przyjrzeć się samemu sobie, spojrzeć krytycznie na siebie w lustrze i zwiększyć swoją samoświadomość i coś poprawić, zmienić, bo jest właśnie bardzo silne przekonanie, uprzedzenia, stereotypy, jakieś formy fobii wobec jakichś grup religijnych, etnicznych, one nas nie dotyczą. Natomiast no, niestety dotyczą. Piszesz tak naprawdę wszystkie te przykłady, które podajesz, jeśli moglibyśmy sobie jakby zawęzić, wybrać jakąś część, żeby Państwu o tym więcej opowiedzieć, one dotyczą tak naprawdę tego, że strasznie nie chcemy wyjść w ogóle z polskiego romantyzmu. To znaczy my mamy, czy też mieliśmy na wschodzie misję cywilizacyjną, spełniamy specjalną rolę i mimo, że tu nigdzie się nie pojawia mesjanizm, to i ten termin, bo oczywiście nie wypada używać takich literackich terminów poważnym historykom, to jednocześnie, kiedy czytamy, że Polska została powołana do wielkiej duchowej, cywilizacyjnej misji na wschodzie, że jej misją jest budowanie tożsamości, że my wysyłamy zaproszenie do uczestnictwa w kręgu kulturowym oferującym wolność, to ja tutaj naprawdę jakby wieszcza widzę, to nie jednego nawet. Tak, tylko oczywiście ten mesjanizm i to poczucie misji cywilizacyjnej na wschodzie dotyczy przede wszystkim, jak mówimy o tych różnych orientalizacjach, to wschodnich sąsiadów i tu zwłaszcza mówimy o Ukraińcach, są pewne wątki, jeśli chodzi o Rosjan, chociaż ta orientalizacja w ich przypadku to bardziej jest wizja Rosji jako azjatyckiej despocji, mongolskiej despocji. O tym ale możemy... to jest trzecia część dziadów, tak, jakby tak, przepisana. Możemy, tak. Ale oprócz tego tutaj no oczywiście, jeśli chodzi o naszych wieszczów, no to znajdziemy też no to, co moim zdaniem w Polsce zawsze bardzo by się przydało, to pokazać paradoksy i sprzeczności wewnętrzne, bo możemy też znaleźć, no, jak wiemy, jednym z arcydzieł na przykład Adama Mickiewicza są sonety krymskie, i w których znajdziemy bardzo ciekawe opisy Krymu, stepów akermańskich i tak dalej. I tutaj to okazuje się, że akurat odpowiednia interpretacja w szkole sonetów krymskich pozwoliłaby dekonstruować orientalizację. No ale wiesz, minęło jakby 200 lat, no zaraz będzie rocznica jakby sonetów krymskich.
Natomiast to jest ciekawe, ponieważ jakby taka orientalizacja, powtarzanie tych stereotypów, powtarzanie od 200 lat cały czas tych, nazywanie w ten sam sposób tych mechanizmów historycznych, pokazuje, że my chcemy być tłumaczami wschodu dla zachodu, ale jednocześnie my się tego wschodu w ogóle nie nauczyliśmy. Znaczy... Ja też w tym raporcie podkreślam, że spróbujmy, no każdy język ma takie słowa jak raczej, przeważnie, większość, część, czasami, nierzadko, więc one są po to, żebyśmy rzadziej mówili nigdy, zawsze, wszyscy, albo stwierdzenia Polacy są. I tutaj ta generalizacja jacyś Arabowie są i tak dalej. Więc jakbyśmy przyjrzeli się polskiej historii intelektualnej, jakie różne idee, myśli, koncepcje pojawiały się, jak mówisz, przez te 200 lat, to tak jak wspomnieliśmy na przykład o Mickiewiczu, no to będziemy mieli no, bardzo różne. To nie jest, zgadzam się z tobą, że oczywiście jest coś takiego, że mamy powiedzmy siłę tego wyobrażenia, ono teraz właśnie w kontekście rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie przeżywa renesans, czyli idea ante murale Christianitatis przedmurza, tak? I ona jest z nami już jeszcze dość, dłużej niż tak, 200 jest lat. Długo, tak. Natomiast oprócz tego jest coś takiego, że powinniśmy dostrzegać, że nawet ja starając się analizować te wszystkie wypowiedzi, artykuły, książki, no często możemy znaleźć tam sprzeczności wewnętrzne, że to nie jest takie proste, orientalizujemy innych, bo na przykład nie chcemy orientalizować jakiejś innej grupy, tak? Tak to nam często wychodzi. Natomiast no bardzo ważnym elementem i tutaj dlatego tłumacz wschodu, tłumaczący wschód zachodowi, ja bym właśnie unikał znowu ten zachód i wschód to są te wielkie pojęcia, a one są same w sobie znowu różnorodne i to, co jest właśnie też bardzo ważnym elementem, jak możemy taka powiedzmy próba zaszczepienia się, oczywiście szczepionka nie zawsze działa na orientalizację, to jest, żeby sobie zdać sprawę z tego, że musimy, niestety w Polsce jest popularne to myślenie w kategoriach, tutaj jest kolejne zjawisko, esencjalizm albo esencjonalizm, czyli bierzemy jakąś kulturę, naród, religię, uważamy, że ona ma jakieś stałe, niezmienne cechy, niczym jakaś czarna skrzynka w samolocie i generalnie wtedy, no niestety problem jest taki, że zaczynamy postrzegać je jako bardzo homogeniczne. A tak naprawdę no, mamy, jak spojrzymy na historię człowieka, bardzo dużo sytuacji, kiedy dochodzi do mieszania się kultur. I jesteśmy, no mówiąc kolokwialnie, troszeczkę kundlami, mieszańcami, metysarz, każda kultura, naród. To nie oznacza, że jesteśmy tacy sami, bo właśnie te najróżniejsze elementy tworzą bardzo różne układanki. Jeśli sobie tak spojrzymy na świat, no to wtedy będzie nam o wiele łatwiej. Natomiast i tutaj dochodzimy do tego tłumaczenia. Teraz jest coś takiego, że ja uważam, że jest wielki problem, bo można powiedzieć, że trochę nam uderzyła woda sodowa do głowy. I nam, czyli komu? Nam tutaj w Polsce wielu osobom, przepraszam bardzo dobrze, że mnie na tym łapiesz, żebym nie generalizował sam w tym momencie, bo na przykład no, widzimy tweety, że poważni ludzie, eksperci, szefowie instytucji publicznych na przykład są w stanie napisać, Zachód nigdy nie rozumiał Rosji, nie rozumie jej i nigdy ją nie zrozumie, cały Zachód. I to jest potem nawet przetłumaczone na angielski dla odbiorcy zewnętrznego. No i no, o co chodzi tak naprawdę? Czy naprawdę ten Zachód ale zupełnie? Czy i teraz druga sprawa, tutaj dochodzimy do, już kończę, ten element, co, na czym polega woda sodowa, która nam uderzyła do głowy. My jesteśmy przekonani, że my się świetnie znamy i wojna to potwierdziła. Także my się świetnie znamy. Natomiast no, cała, jak spojrzymy na te najróżniejsze publikacje dotyczące Rosji, Ukrainy, pojawiające się po rosyjskiej agresji na pełną skalę, na przykład to tutaj jest ta cała część poświęcona tym nierosyjskim narodom Rosji, no to się okazuje, że nie. To nie jest tak, że my się świetnie znamy i od strony faktograficznej to nie jest kwestia interpretacji, tylko znajomości tych właśnie na przykład nieetnicznych Rosjan wcale się tak świetnie nie znamy. Ja mówię też o ekspertach.
No ja myślę przede wszystkim o ekspertach, bo podajesz w swoim raporcie podajesz taki przykład, jeden z niewielu pozytywnych, dlatego łatwo zapamiętałam. Przykład artykułu Ludwiki Włodek napisanego dla Polityki właśnie o tych nierosyjskich narodach Rosji, który dostał lead czy tytuł, tak, że Rosja wysyła azjatyckie narody wysyła na wojnę. Tymczasem jakby z mapy jasno wynika, że te narody jeszcze są w Europie. Tak, zdecydowana większość z nich mieszka w Europie i też są tam wymienione w lidzie. Jest na przykład wymieniony Dagestan, Kałmucja, które są w Europie. Od razu usłyszymy, no ale jak to, przecież to nie są Europejczycy, tak? No ale chwileczkę, to nie jest takie proste. I druga sprawa, ważniejsza nawet, no że znowu to już byliśmy, już tutaj byłem, mam poczucie, tutaj mówię w MCK-u, tak właśnie też z Ludwiką, takiego déjà vu, no że to jest troszeczkę, no znowu można powiedzieć trochę jak Don Quixote, walka z wiatrakami. Kolejny raz, tak, nieetniczni Rosjanie są nadreprezentowani w wojsku rosyjskim, ale nie stanowią większości żołnierzy. Jeśli ktoś jest z Republiki Buriacji, to nie znaczy, że jest etnicznym Buriatem i to pokazują dane statystyczne, że z tej republiki jest nieznaczna nadreprezentacja Buriatów i oni stanowią tej republice mniejszość. Tak, i tak można przejść przez kolejne republiki. I druga kwestia, w Polsce o wiele za mało pisano o tym, kto nimi dowodzi, to jest wojsko. I tutaj co widzimy, że jeśli chodzi o wyższą kadrę oficerską, jest bardzo duża niedoreprezentacja nieetnicznych Rosjan. Dominują etniczni Rosjanie i to dotyczy też elity politycznej na poziomie centralnym, tylko u nas nagle się zaczyna robić coś takiego, że jednym z głównych bohaterów to jest w ogóle kwestia już, coś jest też szerszy kontekst, jakość mediów w Polsce, bohater TikToka Ramzan Kadyrow. Albo druga opcja, wystarczy, że jest się jakiegoś pochodzenia i nagle się okazuje, że można być, czuć się Rosjaninem, być prawosławnym, ale i tak przypomni się tej osobie, że nazwie się go Tuwińcem. To jest Siergiej Szojgu. Tylko z tego powodu, że ojciec, on powie, okej, jestem Rosjaninem tuwińskiego pochodzenia, ale po pierwsze jestem Rosjaninem. Matka mnie wychowała w ten sposób, rodzice wzięli ślub w cerkwi, ochrzcili mnie i tak dalej, tak? Ale będziemy go nazywać, nagle się okazuje, że on jest Tuwińcem. Zacząłeś mówić o tych nierosyjskich narodach Rosji i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy chwilę porozmawiali o kolonializmie, trochę o kolonializmie rosyjskim wobec tych narodów, który jest właściwie niedostrzegany na zewnątrz w różnego rodzaju tekstach. Ale też, żebyśmy porozmawiali o niechęci, polskiej niechęci do myślenia o kolonizacji albo nawet rekolonizacji, kolonizacji historycznej i rekolonizacji jakby w języku. Piszesz w pewnym momencie takie zdanie w tym raporcie, że odrzucając myślenie kolonialne o własnej historii, idziemy w ślady Rosji, która używa tego określenia wyłącznie w odniesieniu do Europy Zachodniej. No to tak. Ojejku, punkt pierwszy. W Polsce mamy tendencję, że z jednej strony, tak jak mówimy o tych nieetnicznych Rosjanach, powstała ta zbitka Bucza Buriaci i na przykład Ludwika i też inne osoby próbowały bezskutecznie pokazać, że na przykład ta najważniejsza jednostka, która popełniła najwięcej zbrodni, zdecydowanie ona odpowiada za najwięcej zbrodni w Buczy, no to jest jednostka, w której Buriatów było 2%. Ale no, powstała zbitka. I druga kwestia jest taka, czyli że nagle jest tendencja, żeby przypisywać zbrodnie, to jest też taka grupa, prawda, u nas, że mamy taką grupę ludzi, którzy relatywizują odpowiedzialność etnicznych Rosjan, tak? A z drugiej strony mamy wyobrażenie Rosji jako więzienia narodów i to jest to imperium zła, które ma się rozpaść zaraz jak domek z kart, rozsypać się. No i tutaj pojawia się oczywiście kwestia tej ciągłości i przekonania, że dzisiejsza Rosja to jest Związek Radziecki, Rosja carska.
że Rosja jest niezmienna. Samo używanie pojęcia imperium, nie chodzi tylko o tą wojnę, ale nawet wcześniej, przed wybuchem wojny w Polsce, jakby trzeba było sobie zadać pytanie, czy kraj z takim potencjałem ekonomicznym i demograficznym, czy my powinniśmy naprawdę, o nie licząc potencjału nuklearnego, bo jak okazało się, ta armia konwencjonalna wcale nie jest taka silna, czy można go nazywać imperium. No i dalej oczywiście imperium musi być wieloetniczne i tak dalej i musi się rozpaść. No i tutaj było oczywiście więzienie narodów, bo i dochodzimy do drugiego elementu, że no, trzeba o Rosji powiedzieć dwie rzeczy. Tak, dokonywała zbrodni, włącznie też niektóre te zbrodnie to ludobójstwo i wiedza na ten temat w Polsce jest zdecydowanie niewystarczająca, wbrew temu, że twierdzimy, że znamy się na Rosji. Natomiast z drugiej strony tak, to wiem, że to nie pasuje, Rosja też ma w swojej historii doświadczenie koegzystencji między różnymi grupami, tolerancji i to nie jest tak, że tylko w wyniku presji, przemocy dzisiaj jest tak, że wielu nieetnicznych Rosjan identyfikuje się z Rosją. I to jest ten paradoks, który nam jest trochę trudno zrozumieć. To jest troszkę tak, jakby ludziom wytłumaczyć, że rdzenni Amerykanie w Stanach Zjednoczonych w trakcie II wojny światowej nie było segregacji, tylko walczyli w ramach armii amerykańskiej i mamy też dowódców, oficerów i to włącznie z admirałami, którzy byli rdzennymi Amerykanami. Tak? A z drugiej strony rezerwaty, doświadczenie dyskryminacji. Tak? No, tak to wygląda. I tutaj tak samo, jeśli chodzi o kolonializm, że my mamy taką często, my znowu, przepraszam, nie, żeby nie generalizować, mamy, istnieje w Polsce taka tendencja, żeby się schować za tym sformułowaniem, że jak patrzymy na swoją historię, no to i ta, tutaj jest, oczywiście ja piszę, żeby było bardzo jasne w raporcie, że w wersji rosyjskiej to jest wersja hard, u nas jest soft, ale tendencja jest podobna. Jeśli kolonializm, to Zachód, a my, to jest doświadczenie raju na ziemi. Zapraszamy do wspólnoty, tak, wolności. Pod wspólnym dachem, my tu żyliśmy, tutaj było wszystko zgodnie, harmonijnie, wszystkie religie, narody pod wspólnym dachem. No to właśnie wybrzmiewa, bo zacząłeś ten wątek, możemy teraz do niego wrócić. Że... Tutaj tylko jedną rzecz tylko odpowiem i tutaj się pojawia problem, że znowu trzeba by sobie powiedzieć, nie ma jednego kolonializmu. Są poszczególne metropolie, te imperia kolonialne były naprawdę bardzo różne. W różnych okresach historii, w różnych miejscach, gdzie kolonizowały, to są często bardzo różne doświadczenia. My ich wszystkich wrzucamy do jednego worka. Jak o nich piszemy, ja to pokazuję, my się na nich nie znamy, ale to nie ma dla nas żadnego problemu. I my twierdzimy bardzo często, przepraszam za to my, no w Polsce jest taka tendencja, stwierdzamy, u nas tego w ogóle nie było. W ogóle zero. Natomiast ja mówię, okej, to nie jest tak, że można powiedzieć, że po prostu przejąć jeden model i powiedzieć, u nas było tak samo, ale pewne elementy kolonialne w polskiej relacji historycznej z Ukraińcami można znaleźć i należy znaleźć, jeśli chcemy z nimi prowadzić poważny dialog historyczny. Zacząłeś mówić, trochę zapowiadając ten temat, że nasze relacje z Ukraińcami są oparte właśnie na takim, na takiej dychotomii, przyciąganiu i odpychaniu tego terminu kolonializm. Polscy konserwatyści twierdzą, że właśnie nie było żadnego kolonializmu, tylko wielowiekowa koegzystencja, która została brutalnie zakończona przez Ukraińców i tu się powołują na bardzo wygodny, krótki, wyrazisty, historyczny moment. Natomiast na tej liście, którą przeczytałam wcześniej, jakże spektakularnej, znajdują się właściwie najważniejsi autorzy nurtu zwrotu ludowego, bo im też zarzucasz orientalizację. Czy możesz pokazać te różnice jakby w orientalizowaniu pomiędzy konserwatystami a lewicowym środowiskiem w odniesieniu do Ukrainy? To tak, po pierwsze, jeśli chodzi o tak zwane środowiska lewicowe, bo to też jest zróżnicowana grupa, niektórzy z tych autorów... Autorzy zwrotu ludowego, tak, powiedzmy. Tak. Historii ludowych, bo oni by mogli odpowiedzieć, proszę mnie nie szufladkować, ja mam na przykład poglądy centroprawicowe, co nie jest żadnym problemem, ale nazwijmy ich historykami ludowymi. To, co można na pewno zauważyć u wielu z nich, to jest taka tendencja, że w wywiadzie możemy usłyszeć stwierdzenie, w Polsce nie było większych powstań ludowych.
No to jeśli weźmiemy Polskę etniczną, to tak, ale jak weźmiemy pierwszą Rzeczpospolitą, no to się okaże, no chwileczkę, jak weźmiemy wszystkie powstania kozackie, hajdamackie, zjawisko prawda, rozbójnictwa, jeśli chodzi o Karpaty i to bardziej w tej części właśnie rusińskiej, no to się okaże, jak to wszystko połączymy, no to, że trudno znaleźć w Europie kraj, gdzie by było tyle powstań. Więcej powstań więcej, niż tutaj, tak. Więcej niż tutaj. I tu pojawia się ta kwestia, no, że mamy spojrzenie, to miało określone przyczyny, bo na przykład, no, jak spojrzymy, są mapy pierwszej Rzeczpospolitej, które pokazują skalę tego zjawiska istnienia latyfundiów, wielkich posiadłości ziemskich. I proszę tylko nie łapać mnie teraz i mówić, ale to wszystko są spolonizowani Rusini, bo wiele z tych rodzin nie było spolonizowanymi Rusinami. I oprócz tego, co ważniejsze, właśnie doszło do tej polonizacji. I teraz częściowo ona następowała w sposób spontaniczny, ale częściowo w wyniku polityki państwa, które wspierało. To polega na tym, że naprawdę, jeśli weźmiemy, mogą państwo sobie zrobić takie ćwiczenie, przejrzeć wszystkich najważniejsze urzędy w koronie i spojrzymy na hetmanów, kanclerzy, marszałków i tak dalej, tam nie ma na przykład prawosławnych i grekokatolików. Nie ma czegoś takiego, że mamy na przykład cerkwie w Poznaniu, w Toruniu. To są kościoły katolickie, powstawały w Kijowie. To tak wyglądało. Można poczytać historyków, znowu to też bardzo polecam, możemy o tym porozmawiać. Tak jak wspomniałem o właśnie Wolfie, że bardzo dobrze, że go przetłumaczyliście. To jest bardzo charakterystyczne, że ta książka została wiele, wiele lat wcześniej przetłumaczona w Ukrainie. Na przykład, tak? A takie książki, okazuje się, że ten Zachód, w cudzysłowie, okazuje się, że często ma do zaoferowania, jeśli chodzi o badania naukowe, bardzo wartościowe rzeczy, naprawdę. Często lepsze od nas, przepraszam. I jak to przetłumaczymy, no to się okaże, że na przykład można porównać Wilno i Lwów i sytuacja w Wilnie i w Lwowie nie była taka sama. My przykładamy matrycę często taką samą. Nie była taka sama w tym sensie, że we Lwowie była na znacznie większą skalę w pierwszej Rzeczpospolitej dyskryminacja Rusinów. Tak, prawosławnych, a potem grekokatolików. I tutaj, dobrze. Nie, bo chcę właśnie cię dopytać o to, o czym opowiadasz, bo czyli jakby zarzut wobec tych autorów zwrotu ludowego jest taki, że oni przeoczają, skupiając się na wątkach klasowych, przeoczają wątki etniczne i wątki religijne, tak? Jakby gubią te dwa filtry. Tak, bierzemy, no nie wiem, no, chyba najbardziej znana jest książka Adama Leszczyńskiego, tak? No to książka ma prawie 600 stron z przypisami. No to o Ukrainie w tej książce jest stron 15 może, jeśli nie mniej, trochę więcej niż 10. No to coś tu radykalnie nie gra, tak? I tu nie chodzi o to często, pamiętajmy, że oprócz nawet często musimy sobie zdać sprawę, że nie są ważne często dokładnie proporcje etniczne, kogo jest, ile, w jakim kraju. Jak spojrzymy na, znowu, żebyśmy też wychodzili z tego naszego podwórka, na Amerykę, na Stany Zjednoczone, no to mamy na przykład teraz w Cannes film Scorsese bardzo dobry, tak, z DiCaprio, z De Niro, w którym znowu bardzo ważny motyw to są rdzenni Amerykanie, którzy stanowiono niewielką część populacji Stanów Zjednoczonych. Ale na przykładzie tej historii można pokazać coś większego, jeśli chodzi o tożsamość amerykańską. I to samo jest w naszym przypadku, że no trzeba się zastanowić, no jak można napisać książkę jest od średniowiecza do dzisiaj. Historia ludowa Polski. Ale to moment, to nie jest ta Polska, która istniała kilkaset lat temu, tak? Bo ona miała inną strukturę etniczną, no i było w niej od groma powstań ludowych. Moje pytanie dotyczyło też tego stosunku dziennikarzy, polityków, historyków konserwatywnych do kolonializmu. Dlaczego ten termin, dlaczego oni orientalizują i w jaki sposób to robią, omijając wątki kolonialne? Kluczowe znaczenie ma wyobrażenie, to założenie oprócz przedmurza chrześcijaństwa, misji cywilizacyjnej Polski na wschodzie. Czy jesteśmy nosicielami
oprócz wolności, to cywilizacji łacińskiej. Tu pojawia się oczywiście... Przepraszam, czyli można teraz postawić takie, będzie nam się budowała taka opozycja. Historycy lewicowi przeoczają ten wątek religijny i etniczny, a historycy prawicowi właśnie ten wątek etniczny i narodowy podnoszą, a gubią klasowy. Nie, nie do końca. Ja bym to inaczej uporządkował. W przypadku historii, właśnie nie chcę, zamiast mówić lewicowi, ludowi historycy, nie doceniają paradoksalnie cały czas takie skonfrontowanie się z elementami kolonialnymi w polskiej historii wymagałoby w ich przypadku zrobienia czegoś takiego, żeby znacznie więcej miejsca, zdecydowanie więcej miejsca poświęcić elementowi i jak wspomniałaś, elementom etnicznemu i religijnemu połączonemu z klasowym w relacjach polsko-ukraińskich. To jest punkt pierwszy. Druga, który można do takich, tutaj się pojawiają też takie poglądy, pokazuje w Polsce i pokazuje to w raporcie, że mamy często w przypadku części środowisk lewicowych, tutaj okej, okay, to ten termin, skrajność na zasadzie, że Polska jest przedstawiona chłopi równa się niewolnicy. Ja bardziej uważam, że można używać pojęcia półniewolnicy i najlepiej to pokazać w regionie. Proszę poczytać coś więcej o gospodarstwach rumuńskich, czyli Włoszczyzna i Mołdawia, gdzie oprócz chłopów pańszczyźnianych, których los był tak zły jak w Polsce, tylko że w Polsce w różnych miejscach ich sytuacja była, nie była taka sama. Była gorsza w wielu miejscach w Ukrainie niż znajdziemy. To jest też, to jest to kluczowe właśnie, że trzeba dostrzec tą różnorodność doświadczenia chłopskiego. No nie było takie same. To widzimy, że oprócz chłopów pańszczyźnianych byli Romowie, którzy byli do końca lat 50. XIX wieku, czyli kilka lat przed Stanami Zjednoczonymi, kiedy zniesiono niewolnictwo, to zniesiono niewolnictwo w gospodarstwach rumuńskich. I można porównać, jaki był status chłopów i niewolników w Rumunii. Była jednak znacząca różnica. I u nas, przypomnijmy, też można by na ten temat trochę więcej napisać, też mieliśmy zjawisko, na przykład niektórzy jeńcy stawali się niewolnikami. Przy pałacach były Tatarie, gdzie trzymano Tatarów wziętych do niewoli, zmuszano do pracy przymusowej, tak? Na przykład. Więc mieliśmy też zjawisko niewolnictwa i handlu niewolnikami też przez poddanych Rzeczpospolitej. I tutaj mamy, jeśli popadamy w taką skrajność, niewolnicy, całe polskie panowanie, eksploatacja, podbój, wyzysk, pan, polski pan i podbity kompletnie, panujemy nad nim, tak, relacja i tutaj się okazuje, że to jest jak na Karaibach na przykład, tak, plantacje trzciny cukrowej. Jeśli mamy takie podejście, to jest jeden fundamentalny problem, że z takim podejściem my nie dostrzeżemy, jak bardzo trudno jest wtedy wytłumaczyć, jak bardzo przy całej asymetrii relacji, mniejszej, większej, ci właśnie mieszkańcy Ukrainy, Rusini, przodkowie Ukraińców, potem przyjęli nazwę Ukraińcy, ukształtowali nas. To nie jest tak, że my tylko ich kształtowaliśmy, tylko oni też nas. Że bylibyśmy zupełnie inni, gdyby nie to spotkanie, które było i konfrontacją, i koegzystencją. Więc elementem tej polskiej tożsamości, tak jakbyśmy spojrzeli na Amerykę, tak, i tutaj jest to inne spojrzenie na kolonializm, jest też metysaż kulturowy, synkretyzm. I tutaj, jeśli będzie taka odpowiedź, że niby to były dwa światy, które jeden kompletnie panujący nad drugim, to nie dostrzeżemy tego elementu. Natomiast w przypadku konserwatystów będzie opowieść, że jesteśmy święci. Święci, to pasuje niestety do badania opinii publicznej w Polsce, to pokazują. Najróżniejsze badania, dużo takich badań pokazuje zjawisko takie. Olbrzymia większość Polaków uważa, że w historii byliśmy bardziej szlachetni od innych narodów. I uratowaliśmy Europę pod Wiedniem. Tak, uratowaliśmy na przykład Europę pod Wiedniem. Wycierpieliśmy znacznie więcej, czyli mamy połączenie heroizmu z martyrologią. Ofiary i bohaterowie.
I wtedy jesteśmy nosicielami cywilizacji zachodniej, która jest przedstawiona w ten sposób, że no okazuje się, że nie wiem, kolonializm, imperializm, nagle się okazuje, tu są te sprzeczności wewnętrzne środowisk konserwatywnych, bo wypominamy strasznie to w tak mocno lewicowo profesor Andrzej Nowak, tak? Jakby go posłuchać, co on mówi o Hiszpanach, Belgach, Brytyjczykach, Francuzach, to nagle byśmy pomyśleli, przecież to jest no jakaś retoryka z jego, używając jego języka, lewacka. Natomiast tutaj oczywiście święci. My nigdy nic takiego nikomu nie robiliśmy, co oni robili innym, tak? I teraz jeszcze oni to stosują wobec nas. Oni nas kolonizują, oni nas traktują tutaj włącznie z językiem typu jak podludzi. To ja cytuję teraz profesora Nowaka, tak? Więc mamy coś takiego, że tutaj jest to wyobrażenie, że podstawowe założenie, nie te wątki, te wszystkie grupy etniczne, religijne, one są nam potrzebne w tej opowieści konserwatywnej do tego, żeby pokazać, zobaczcie, ta cała trzutka, te wszystkie najróżniejsze grupy żyły jakby razem z nami, ale to my byliśmy tymi liderami, którzy je pozytywnie kształtowali, zapewniliśmy wspaniałe warunki do życia. I tutaj oczywiście ta opowieść, no wiadomo, że tak nie jest. No chyba wiemy nawet z domu własnego, że to nie jest nigdy tak, że mieszkamy i wszyscy się cały czas kochamy. Proszę Państwa, bo obydwoje już z Adamem, Adam gestykuluje bardziej, ale obydwoje zaczynamy sobie pokazywać odcinki przy pomocy lewej ręki i to oznacza, że musimy Państwa dopuścić do... Tak, przed chwilą tak pokazywaliśmy obydwoje. To jest dobry moment, żeby Państwu oddać głos, żeby Państwo mogli też pogestykulować albo przynajmniej zachować się dużo bardziej kulturalnie niż my i zadać pytania przy pomocy mikrofonu. Już zawstydziliśmy Państwa. Mogą Państwo się pytać też, no nie wiem, czy Państwo czytali raport, jeśli nie, to oczywiście o to, co teraz mówiliśmy, tak, żeby coś rozwinąć, wytłumaczyć, mogą Państwo się oczywiście też czymś nie zgadzać. Jeśli nie, to ja chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo piszesz w tym raporcie o takiej tendencji polskiej, która też w jakiś sposób wiąże się z konserwatywnymi prądami, o tym, że lubimy kolonizować kolonizatora, czyli jakby nasze wyobrażenie o Rosji jest orientalizujące, jest w gruncie rzeczy jakby odpowiedzią na ten czas zaborów, rozbiorów, przemarszu Armii Czerwonej, że my sobie wreszcie przynajmniej na poziomie języka tę Rosję skolonizujemy. Tak, tutaj ewidentnie mamy, jak spojrzymy na dyskurs publiczny, wywiady, artykuły, zjawisko i też na o wiele większą skalę na Facebooku, zjawisko utożsamienia Rosji z Złotą Ordą, Mongołami, Tatarami i oczywiście dramatyczne pytanie, które zawsze się pojawia z mojej strony do takich, bo odbywałem już takie rozmowy też we własnym gronie, to jest pytanie takie, proszę wymień mi jakiś Hanów oprócz Dżingis Hana, jakich znasz, co o nich wiesz, jakąś może ojca, żonę i coś więcej o nich, tak? Więc mamy naprawdę coś takiego, że znowu, jak porównamy, wzięlibyśmy autorów, historyków z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, to z Kanady tak samo, to okazałoby się, że jest naprawdę bardzo dużo książek poświęconych Złotej Ordzie, Pax Mongolica, właśnie Imperium Mongolskiego, które od kilkudziesięciu lat, uznając, że oczywiście w ramach podbojów dochodziło do zniszczeń i tak dalej, to pokazują zupełnie inny wymiar historyczny tego doświadczenia, też pozytywne aspekty i pokazują też elementy, że w tych społeczeństwach koczowniczych na Wielkim Stepie mieliśmy do czynienia przede wszystkim z demokracją wojskową. I to nie jest tak, że Rosja, a wcześniej Moskwa, jest po prostu kontynuacją jakiejś despocji azjatyckiej. To można nawet powiedzieć tak w sposób jak były premier Litwy, który jest w Parlamencie Europejskim teraz eurodeputowanym, Kubilus powiedział coś takiego, jeśli uważacie, bo mamy euroazjatów
w Rosji, którzy twierdzą, że jesteśmy potomkami Dżingiskana. To jest całkiem od niedawna ta tendencja w Rosji, od dopiero kilku dekad, żeby tak pozytywnie oceniać. I ci, którzy mówią w Europie, że Rosja jest mongolską despocją, to ja chcę mieć w Rosji Mongolię. Mongolia jest krajem demokratycznym, jednocześnie odwołuje się centralną postacią z Dżingiskana. Więc problem jest taki, że mamy tendencję taką, że okazuje się, że jeśli przyjmiemy tę perspektywę, to możemy dojść do wniosku, jak wielu Rosjan, no bardzo dobrze, że te narody zostały podbite, Tatarzy i tak dalej. Należało im się, to jest sprawiedliwość dziejowa za to, co oni nam robili. Jeśli też tłumaczymy, że Rosjanie tacy są i tutaj się w Polsce dochodzi kolejny ten motyw, że esencjalizm przyjął w Polsce też, przyjmuje często formę radykalną. Słyszymy o kodach kulturowych, o DNA, o jakimś chromosomie strachu, który mają Rosjanie. Potem oczywiście od takich osób słyszymy, to tylko taka metafora. Ale właśnie te metafory biologiczne są niebezpieczne, żebyśmy byli tego świadomi, o jakichś genotypach kulturowych. I potem mamy... Zło wpisane w DNA, prawda? Tak. I teraz, że to jest dziedzictwo panowania tatarskiego. I teraz tak, to dziedzictwo jest bardzo różne i mamy właśnie te książki z Europy Zachodniej, ze Stanów, które warto by było przetłumaczyć na polski. Pokazują na przykład, że jak mamy XVI wiek, to w Rosji, to w Moskwie przeciwko Iwanowi Groźnemu arystokracja, bojarowie odwołują się do pewnych, żeby mu się przeciwstawić tym tendencjom autorytarnym, do modelów tatarskich. No nie pasuje, tak? Do, nagle się okazuje. Oczywiście, że też była eksploatacja, że tutaj właśnie trzeba też często wytłumaczyć, no momencik, można robić rzeczy straszne w koloniach i czasami Tatarzy robili też rzeczy straszne, jeśli chodzi o przodków Rosjan, a jednocześnie nie oznacza to, że jest się despocją. No jeśli mówimy tak bardzo o metropoliach kolonialnych, to zobaczmy, co Belgia, co rośnie świadomość, przyznanie się do winy, co robiła w Kongo, a jednocześnie była wzorem jej konstytucja w różnych krajach dla liberalnej monarchii. No, a Francja przecież tłumiła powstanie robotnicze przy użyciu legii cudzoziemskiej ściągniętej z kolonii, tak. Bo wojsko z kontynentu... Tak, tylko no legia, znaczy nie legii cudzoziemskiej, tylko jednostek złożonych z żołnierzy pochodzących na przykład z Magrebu albo bardzo dobrych żołnierzy z Senegalu, strzelców senegalskich. Jest zresztą teraz film francuski na ten temat z Omarem Sy. Jak Państwo kojarzą komedię bardzo znaną, francuską, popularną w Polsce, to ten pan Afro-Francuz, który wozi bardzo bogatego, niepełnosprawnego Francuza, to jest właśnie Omar Sy. I wracając jeszcze, no więc mamy coś takiego, że nagle można powiedzieć, to jest uzasadnienie, żeby sprawiedliwość dziejowa. I druga sprawa, że nagle się okazuje, że mamy tendencję do niektórzy to robią, wybielania Rosjan etnicznych, bo to nie robią Rosjanie etniczni, słyszymy. To robią na przykład to wywiady w Newsweeku, tutaj ja przywołuję Hieronim Grala. To nie tak, Rosjanie, jeśli się tak zachowują, to zachowują się z tego powodu, że to robią ludzie z Kaukazu Północnego, że to, robią ludzie właśnie z Syberii. Ale powiedz, czy to jest taka rasistowska, rasowa solidarność, że my potrzebujemy jakby uratować, wszyscy. Znaczy inaczej, że Hieronim Grala, kiedy to mówi, chociaż właściwie nie jesteś Hieronimem Gralą, więc trudno ci wypowiadać się za niego. Natomiast jaka potrzeba wybielania tych białych czy też etnicznych Rosjan stoi za taką dywersyfikacją? Nie białych. Znaczy nie, dobra, etnicznych, chodziło mi bardziej o wybielanie. Część Rosjan nie tak. Jest biała, ale tak. Większość jest biała. Mhm. Jaka potrzeba stoi za wybielaniem etnicznym Rosjan? Myślę, że nie chcę teraz analizować samego profesora Hieronima Grale, ale no wystarczy przywołać jego późniejszy wywiad niż raport, w którym stwierdził, że trochę się czuje teraz, jeśli chodzi o Rosję, jak na pogrzebie przybranej matki. No to może to coś tłumaczy. No nie chcę wchodzić, zajmować się nim, ale generalnie tak nam jest prościej,
części, prawda, ludzi, którzy nie są w stanie się pogodzić, że to jest bardziej skomplikowane i Rosja mimo wszystko ponosi największą odpowiedzialność, bo to, jeśli nawet chodzi o tych żołnierzy, to dowódcy wydają rozkazy, tak? Część tych działań jest, można powiedzieć, prawda, soldateska, jest, działa poza kontrolą dowódcy, ale no nie ma wątpliwości, że jest to coś, za co odpowiada kadra oficerska. I powtarzam, wyższa kadra oficerska to w olbrzymiej większości są etniczni Rosjanie. Są bardzo nadreprezentowani. To pokazuje, obnaża słabość. Można spojrzeć na kadrę oficerską, w tym znowu porównamy, bo Rosjanie mają kompleks Stanów Zjednoczonych. Można spojrzeć na armię amerykańską i zobaczyć, jak są nadreprezentowani, jak są dobrze reprezentowani często w kadrze oficerskiej, nie etniczni, nie prawda, większość biała, tak? Tylko mówimy o latynosach, afroamerykanach i rdzennych Amerykanach, tak? Natomiast co nie zmienia problemów, że jednocześnie jest problem z mają Stany Zjednoczone zaszłość niewolnictwa i tak dalej. O to chodzi, tak, że świat nie jest prosty. I tutaj jest coś takiego, że no mamy tą tendencję, jeśli chcemy uprościć świat, no to uprościmy go w ten sposób, że powiemy, aha, to Rosjanie etnicznie nie i to ci inni są odpowiedzialni i to jest jeszcze dobre, bo to jest, mamy drugą tendencję, no że Rosja jest czym? Mongolską despocją, są kałmukami. To pisali poważni ludzie, Rosjanie to kałmucy. I teraz się pojawia pytanie, ludzie, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że ci kałmucy na przykład no zostali tak samo jak Tatarzy krymscy, jak niektóre ludy kaukaskie, deportowani i to był rodzaj ludobójstwa, tak? Przez Związek Radziecki i to uzasadniano te działania tym, że właśnie wyrzucamy ich z Europy, tak? A to są Mongołowie, bo kałmukowie są narodem mongolskim. Więc właśnie o to chodzi, że nagle się okazuje, że często, i to widać w tym wywiadzie z Gralą, że my paradoksalnie, jeśli tak odrzucamy, bo to też jest w przypadku tego wywiadu i innych wypowiedzi, tego akurat profesora widać, odrzucamy to całe myślenie w kategoriach postkolonialnych. Nas to nie dotyczy zupełnie, Polaków. I okazuje się, że my sami nie jesteśmy w stanie często, niektórzy z nas, uwolnić się od tego myślenia w kategoriach rosyjskich stereotypów dotyczących tych nieetnicznych narodów Rosji. Ja tu daję taki przykład, który jest wręcz dla mnie, no to jest śmieszne i straszne jednocześnie, jak pozostając w tej konwencji profesor Grala i znajomość tych nieetnicznych Rosjan, jak właśnie jeden z pisarzy, Jacek Dechnel, go ostro zaatakował na Facebooku. Reakcja była właśnie o to, że jest bardzo wyrozumiały wobec rosyjskiego imperializmu, dziedzictwa kolonialnego wobec innych narodów. No więc wtedy usłyszał, że on jest jak Czukcz. Więc przypomnijmy te wszystkie żarty o Czukczach, które sobie często, czasami niektórzy u nas rosjoznawcy opowiadają. To one wynikają z tego, że Czukcze stawiali właśnie heroiczny opór przeciwko rosyjskiemu podbojowi i potem się buntowali po podboju bardzo często. Przypominali w Stanach Seminoli z Florydy, tylko w innych zupełnie warunkach klimatycznych. Proszę Państwa, bo Adam Balcer już naprawdę bardzo dużo pokazuje palcem, więc... Przepraszam bardzo. Znaczy nie, pokazuj, tylko to będę może... wiesz, mamy taką dynamikę, wiesz, sali, która Cię słucha w skupieniu, ale a Ty się tu, wiesz, już w ten naprawdę pogodny majowy wieczór spalasz się w tej opowieści. To ponieważ zaczęłam i czuję się w jakiś sposób jakby winna wobec Państwa, bo jakby ja przeczytałam, jak Adam zlikwidował część drogowskazów intelektualnych, pokazując, że te nazwiska wcale nie są drogowskazami. To drogi Adamie, teraz to prosimy Cię o mapę, o listę pozytywną, o listę nazwisk, które powinniśmy czytać albo możemy sobie czytać, żebyśmy się starali bardziej właśnie inkluzywni, otwarci i żeby te historie mniejszościowe też otrzymały swój głos. Dobrze, tylko może jeszcze przepraszam, nie chcę tutaj przejmować
władzy spokojnie, tylko może jakieś pytania z sali jeszcze. Ja tak, wiesz, no pytałam, ale państwo naprawdę, nie. Albo komentarze. Chyba, że zaczniesz używać tego swojego magicznego palca i po prostu, wiesz, wywoływać państwa do odpowiedzi. O, proszę bardzo, mamy pytanie. Ja mam dwa pytania. O, dziękuję bardzo, nie chcę tak głośno mówić. Pierwsze, pan wspominał wielokrotnie słowo raport. Czy to, co jest zawartością tego, cośmy dzisiaj posłuchali z pańskich wypowiedzi, będzie publikowane w jakiejś formie książkowej i które będzie można nabyć, aby powrócić do tych pięknych i ciekawych myśli? Odpowiadam od razu. Raport jest dostępny w internecie. Bez problemu, jak pan wpisze tytuł naszego dzisiejszego spotkania, to pan znajdzie raport. Można go sobie oczywiście wydrukować, ale nie jest w wersji papierowej. Natomiast tak, mamy taki pomysł, żeby raport poszerzyć, bo tak jak powiedziałem, teraz to jest taki rodzaj małej książki i żeby go poszerzyć i wydrukować jako książkę. I wtedy by były na pewno wątki bałkańskie się pojawiły i wyobrażenia Bałkanów w Polsce i na pewno orientalizacja Żydów. Dziękuję bardzo. To czekamy na ten moment. A takie drugie pytanie to zupełnie niezwiązane z pańskimi wypowiedziami. Tutaj nieustannie coś błyska. To jest zapewne praca fotografa. Czy to nie można by przestać, albo żeby zatrzymać to całkowicie, te błyski, które są, one totalnie dekoncentrują publiczność? Dziękuję. Już. No więc to trzeba zatrzymać, żeby to zdjęcie. Nie można robić zdjęć w nieustannie przez 2 godziny. To przeszkadza, nie jesteś tutaj do posłuchania wykładu, ani do obserwowania błysków. Czy możemy wrócić, bo to naprawdę jest ważne, okay, to pytanie, bardzo. Wiesz, żeby nie było tak, że wszystkich po prostu zbiliśmy po głowach i wychodzimy, nie? Kogo tak. możemy czytać, żeby się uczyć, powiedzmy, tej większej wrażliwości historycznej? Tak, już. Więc tak, w samym raporcie ja co jakiś czas, żeby nie być przedstawiony potem i odebrany jako taki smerf Maruda, który tylko narzeka, staram się pokazać... To się fachowo nazywa hejter, Adam. To już nie jest żaden smerf. Tak, ja jestem, może to Belgia się pojawiła, to dlatego, tak, jestem też ancien régime starej daty, ale wydaje mi się, że jednak do hejtera to mi troszkę brakuje. Nie wiem, może jestem zbyt mało krytyczny wobec siebie. Gdyby ktoś chciał ci stawiać zarzuty, to tak. by cię nazwał hejterem, a nie marudą, no ale przejdźmy, słuchaj, dobrze, do tej pozytywnej okay. listy. Tak, więc przywołuję co jakiś czas w tekście nazwiska i artykuły na przykład, które mają być czasami takimi wyjątkami potwierdzającymi regułę. Jeśli chodzi o, moim zdaniem, pierwszy punkt, co ja bym bardzo zachęcał, kilka razy wspomniałem o tym, że naprawdę bardzo doceniam i to nie dlatego, że jestem u was, tylko uważam, że właśnie na przykład taka książka powinna znacznie wcześniej zostać przetłumaczona, to prawda, wynalezienie Europy Wschodniej Wolfa. Czyli więcej tłumaczymy i są naprawdę bardzo, bardzo dobre książki, które w Polsce, co jest bardzo ważne, przydałyby się, jeśli chodzi o kultury i narody te związane z Wielkim Stepem. Najróżniejsze narody tatarskie, mongolskie i to wszystko jest, mamy książki bardzo sporo naprawdę po angielsku, po niemiecku, które czekają na przetłumaczenie. Też jeśli chodzi o Tatarów krymskich, bo to co jest też zdumiewające, mamy rok 2023, w 14 roku była aneksja Krymu, jakby się zastanowić, jakie wartościowe książki powstały w Polsce o Tatarach krymskich, żeby ich przybliżyć, żeby ich też często te nasze stereotypy, uprzedzenia i wyobrażenia na ich temat, które mają niewiele często wspólnego z rzeczywistością, zmienić. Słabo z tym jest, tak? A powstawały takie książki na Zachodzie i też jest dużo takich książek ukraińskich, które warto tłumaczyć na język polski, bo tam taki proces zachodzi refleksji na ten temat, na temat relacji krymsko-tatarsko-ukraińskich i historii Hanatu Krymskiego. Następna kwestia, tutaj mamy, powiedzmy, jeśli chodzi o, już nie macham, tę tematykę, to jest znakomity polski historyk Dariusz Kołodziejczyk, z którym oczywiście też no, w 100% nie ze wszystkim się zgadzam, ale 90 parę procent, jest naprawdę świetny, który jest znakomitym znawcą i Imperium Osmańskiego w skali światowej.
ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, i Hanatu Krymskiego, jest niesamowitą postacią wydającą książki po angielsku. Mają Państwo na przykład zbiór traktatów między Polską i Imperium Osmańskim, potem druga książka Polska i Hanat Krymski. One mają po kilkaset stron, nawet może do 1000, i on pisze wstępy, które mają 200 kilkadziesiąt stron albo 400 stron. I oczywiście, jak ktoś chce bardzo analizować te traktaty, polecam, ale ciekawsze są te wstępy. Tak. Więc na pewno on, bardzo polecam. Tutaj jest następczyni godna, którą znam bardzo cennie też, jeśli chodzi o Hanat Krymski, Natalia Królikowska. Jeśli chodzi o taką refleksję na o wschodzie samym, no to niedawno kupiłem książkę, bardzo niszową, a która uważam, że powinna, można by o niej coś więcej porozmawiać, Ukryty Wschód, Pawła Ładykowskiego, bardzo, bardzo ciekawa książka, pokazująca właśnie wyobrażenia Wschodu w Polsce i dzisiaj historycznie. Jest, jeśli chodzi o islamofobię, książka poświęcona islamofobii w Polsce Moniki Bobako, która też jest, uważam, wartościową pozycją. Też nie w 100% się zgadzam, ale za co ją bardzo cenię, że właśnie zajmuje się też swoją bańką, czyli na przykład islamofobią po stronie lewicy, wśród feministek i tak dalej, tak? Co jest czymś idącym bardzo pod prąd. Co jeszcze? Jeśli chodzi o historię polsko-ukraińską, to tak jak pisze w raporcie, powinniśmy o wiele większym stopniu dać głos, oni są obecni, ale ich rozpoznawalność i obecność w polskiej debacie publicznej jest moim zdaniem niewystarczająca i znowu jak spojrzymy na inne kraje, to powinno być inaczej. Ja sobie nie wyobrażam często różnych debat dotyczących historii, wspomniałaś Maghreb, Francja, Maghreb, i nie mamy głosu i z tych krajów wystarczającego, albo Francuzów pochodzących z Maghrebu. No to mamy historyków polskich pochodzenia ukraińskiego z społeczności mniejszości ukraińskiej mieszkającej tutaj od wieków, tak? Igor Hałagida na przykład, tak? Jarosław Syrnyk, opisujących też właśnie te bardzo trudne tematy, prawda, zbrodni i rzezi wołyńskiej i tak dalej, tak? Czy zbrodni też, pamiętajmy o tym, popełnionych przez, oczywiście na mniejszą skalę, przez Polaków na Ukraińcach, na przykład w Polsce Wschodniej. I tutaj wielka praca Igora Hałagidy poświęcona właśnie pokazaniu liczenia ofiar, tak? Która praktycznie jest bardzo, bardzo słabo obecna w szerszej polskiej świadomości, tak? Tutaj z polskich historyków zajmujących się tematyką ukraińską, to pewnie bardzo bym docenił Tomasza Stryjka, Włodzimierza Mędrzeckiego, Kresowy kalejdoskop, na przykład jego książka pokazująca II Rzeczpospolitą i tereny wschodnie II Rzeczpospolitej, odczarowująca bardzo dużo mitów, tych właśnie pozytywnych, konfrontująca czytelnika z perspektywą, właśnie dająca głos nie Polakom mieszkającym w II Rzeczpospolitej, w województwach wschodnich i ich perspektywie. Więc to nie jest tak, żeby było jasne, co ja też, te wszystkie nazwiska się pojawiają, może powiedzmy bez tej książki pierwszej, którą wymienię, jedną z pierwszych, prawda, Utracony Wschód, pojawiają się w tym raporcie, bo to nie jest tak, że w Polsce nie ma refleksji. Ja cały czas podkreślam, ta refleksja jest niewystarczająca, a ona szczególnie teraz jest bardzo potrzebna, bo jest bardzo ważna dla polskiej tożsamości, bo jeśli mówimy o zagrożeniach, wyzwaniach dla polskiej demokracji, to pamiętajmy, że jednym z nich jest to, jak my wyobrażamy sobie siebie jako naród. I wielu z nas jest przewaga, co pokazują badania opinii publicznej, tego myślenia w kategoriach etnicznych. I co się przekłada na coś takiego, że mamy postrzeganie samych siebie jako jakiejś homogenicznej bardzo grupy, jednolitej. A tak nie jest,
szczególnie teraz w kontekście ukraińskiej imigracji, wcześniej zarobkowej i uchodźców, i my musimy dokonać refleksji na ten temat. Jest pytanie, czy refleksja ma polegać na tym, że pozwolimy ministrowi Czarnkowi, żeby wprowadzał do szkół Zofię Kossak-Szczucką, która opisuje Ukraińców jako dzikusów, którzy są okrutni, bezwzględni, bo mieszali się z Tatarami. Nie to, co polski chłop, jak ona pisze, który jest taki grzeczny, można go pogładzić po główce i będzie całował po sygnetach, tak? I kolejna sprawa to jest kwestia, no, że to wszystko, ta wojna w Ukrainie może doprowadzić do bardzo poważnych zmian, które są i wyzwaniem, ale i szansą, jeśli chodzi na ten cały obszar Morze Czarne, Kaukaz Południowy, Azja Centralna, sama Rosja. I czy my naprawdę, to jest pomysł na naszą politykę i my, jeśli będziemy mieli takie różne uprzedzenia, islamofobię, też to wyobrażenie rosyjska dusza, azjatycka despocja, Rosjanie to Mongołowie. Czy to jest naprawdę, to są takie pomysły, które i my, sposób myślenia, który nam pozwoli, żeby wypełnić te nasze, prawda, ambicje do tego, żeby być ważnym krajem kształtującym, bo mamy pewien potencjał i to spory, kształtującym sytuację, wpływającym na procesy tam zachodzące. I tutaj no, długoterminowo, no, na przykład będzie więcej nie Rosjan w Rosji i to będą przede wszystkim muzułmanie, którzy nie są monolitem, są bardzo też zróżnicowaną grupą, tak? Jeśli chodzi o Azję Centralną i Kaukaz Południowy, Azerbajdżan, też będzie ich więcej, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest pytanie o to, że ta refleksja dotycząca orientalizacji, ona jest w bardzo takim leżącym w naszym interesie zadaniem, które powinniśmy podjąć. Natomiast no, jeśli byś mnie spytała, czy jestem pesymistą, czy optymistą, jestem pesymistą. Wiesz, myślałam, że nie powiesz tych ostatnich słów i skończymy taką misją, że to jest refleksja, nie, bardziej taką misją do własnego myślenia. Może jak będzie nas więcej, to będzie lepiej. Bardzo Państwu dziękujemy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby kupić książkę Adama Balcera, to mamy ją z tyłu. Zła wiadomość jest taka, że książki Larego Wolfa już nie mamy i to od bardzo dawna. I właśnie widzę, że panie tam kiwają głowami. To jest książka, te książki się sprzedały w przeciągu 3 miesięcy, więc właściwie one zniknęły natychmiast. Zapraszamy do rozmów indywidualnych. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo.